Również. Kolejny punkt. Sprawdzenie działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Kole za rok 2022. Sprawdzenie przedstawi pani Małgorzata Gaszkie, kierownik środowiskowego Domu Samopomocy w Kole. Bardzo proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, na państwa ręce przedłożyłam sprawozdanie z działalności naszej placówki za rok 2022. Starałam się oczywiście, żeby to sprawozdanie było jak najbardziej przejrzyste, czytelne, abyście otrzymali państwo pakiet takich informacji dotyczących świadczonych przez nas usług, jakie zadania realizujemy, jaką ofertę programową możemy przedstawić naszym odbiorcom. To, co chciałabym dodać, to tak. W roku 2022 udało nam się praktycznie w 100% zrealizować założone cele, przyjęty plan pracy na rok 2022, a to dzięki temu, że pracowaliśmy cały czas stacjonarnie, nie było konieczności organizacji pracy w systemie hybrydowej, nie mieliśmy zawieszenia działalności, a to dlatego, że nie było już takiego wysokiego zagrożenia epidemicznego, co oczywiście pozytywnie wpłynęło na naszych uczestników i całokształt pracy. Na wczorajszej komisji szczegółowo żeśmy rozprawiali na temat właśnie naszej działalności. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie ma osób chętnych do zabrania głosu. O, jest. Bardzo proszę, pani radna Teresa Brzoska. Że pracując w takim ośrodku wsparcia, to jest naprawdę wielka odpowiedzialność dla pracowników. Przygotowujecie osoby tam uczęszczające do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowanie w środowisku. Naprawdę wielki szacunek dla pracowników, ponieważ wiem, że uczestnicy tego domu czują się w nim naprawdę bardzo dobrze, bezpiecznie, a to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze też chciałabym dodać, że w ostatnim czasie właśnie komisja tutaj na czele z panią przewodniczącą wizytowała w naszej placówce i miała okazję obejrzeć od podszewki, jak wyglądają nasze pomieszczenia, pracownie i tak dalej, i tak dalej. I z tego miejsca chciałabym zaprosić wszystkich radnych, zainteresowanych. Będzie nam naprawdę bardzo miło, jesteśmy otwarci. Dziękuję. Też można było zobaczyć piękną tą właśnie działalność z okazji jubileuszu 18 urodzin, gdzie też za pomocą slajdów była pokazana cała działalność ośrodka. Widać, jak bardzo ważną rolę państwo pełnicie, bo jednak te osoby też muszą być aktywizowane, muszą być, można powiedzieć, wśród ludzi, wśród środowiska. Nie można takich osób odsuwać na bok z uwagi na ich niepełnosprawność, czy to ruchową, czy to intelektualną. Dlatego też stanowicie bardzo ważną jednostkę na terenie miasta Koła, a wiemy, że na terenie powiatu kolskiego takich jednostek nie ma za dużo, dlatego ta jednostka, można powiedzieć, że jest takim wzorem też do naśladowania. Dziękuję pani kierownik za przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.